Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5. Pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej. Zima, pora sucha, seria 23. Zaczniemy sobie od wyzwania fotograficznego. I w tym celu musimy wybrać furkę, którą zaraz zaprezentuję, i udać się na stadion. Przy okazji wbijemy również zadanie dzienne. Okej, Datsun. Furka. Welcome back, Loco. Teraz przeniesiemy się na stadion. Horizon Arcade will begin soon. Why not say hello to the other drivers whilst you wait? Okay. Zadanie mamy zaliczone. I zobaczmy, czy zadanie dzienne również mamy zaliczone. Okej. Czyli teraz tak, mamy 8 punktów. Może zaliczymy sobie znak ostrzegawczy. Zobaczmy, czy możemy Rimakiem. Możemy, okej. Horizon Arcade will begin soon. Good luck. Metrów. No i oczywiście Rimakiem bez problemu. Możemy odebrać nagrodę z serii. I teraz tak, teraz zaliczymy sobie zadanie cotygodniowe. Pontiac, Firebird. Z 87. Okej. Szybko zmienimy furkę w takim bądź razie. Z 87. Z którego ta furka jest? Z 87. Czy to o to właśnie chodzi? Oczywiście, że tak. Dobra, teraz musimy przejechać 8 km. Okej, czyli przydałby się jakiś tuning na początek.
Okej. No i co? Oczywiście na autostradę udajemy się w tego typu wyzwaniach. Osiem kilometrów to niedużo w sumie. Myślę, że jej jedne przejechanie autostrady wzdłuż. Ale zobaczymy. Chwilkę trzeba podjechać. Ale furka bardzo ładnie leci, 434. In 400 meters, turn sharp left. Już, dobra. Teraz musimy 6 gwiazdek zdobyć w strefach pomiarowych, ok. Tutaj 418 trzeba. Dobra, mamy tutaj dwie zdobyte. Jak tak? Coś łatwego. Tutaj mamy coś łatwego. To na piachu. Ale tutaj na przykład. Dobra, i jeszcze może na przykład tutaj. Niezbyt dobry początek, ale to nic. Musimy chyba tylko jedną gwiazdkę zdobyć, więc bez problemu myślę. Okej. Wygraj wyścig uliczny. Zmniejszymy tylko może tuning. Same wysokie tuningi. Okej. Niech jednak będzie. Tak. Thank you.
Wybrałem jeden z najtrudniejszych torów, jak się okazuje. Dlatego jest naprawdę hardkorowo. Na samym początku mamy okazję wyprzedzenia wszystkich, aczkolwiek utrzymanie pozycji jest naprawdę ciężkie. No właśnie, trzeba uważać, bo jeszcze mamy dużo cywilów. Okej, tu zaczyna się już naprawdę hardkorowo. Okej, udało się, ale było naprawdę ciężko. Okej, w takim razie zaliczymy sobie jeszcze może jakieś mistrzostwa. Zobaczmy, jakie tutaj furki możemy wybrać. Aha, coś z Audi. Dobra, zobaczmy, może mamy już przygotowaną jakąś furkę. Mam przygotowaną, no i okej, bierzemy od razu Audi TT. Bo czemu nie? Tak naprawdę fajna furka. Coś czuję, że to będą łatwe mistrzostwa. No ale zobaczymy. Zwykle na początku trzeba się porozpychać trochę. Dobra, i fajnie. Pomógł mi i goni mi pierwszego.
goni mnie. Połowa odcinka za nami. Udało się nie wypaść. Tak jak mówiłem, to są łatwe mistrzostwa. Czwórka jak najbardziej jest godna polecenia również. No i do mety. Łatwy i przyjemny tor. No dobra, to lecimy z kolejnym wyścigiem. Czy mi się wydaje, czy jest mokro? Chyba nie. Bardziej kurzawa. Fajnie. Fajnie się gra tą furką. Za chwilę ostry zakręt. Ależ mnie zablokował bezczelnie. No dobra, gonimy tego pierwszego, łapiemy jego tunel. No i to był jego błąd. O kurde, kamienie.
już niedaleko do końca i trasa wygląda na łatwą. Okej, jeszcze jeden wyścig do końca. No tutaj w tym ostatnim wyścigu trzeba przyznać, że pierwszy przeciwnik ciśnie naprawdę ostro. Ładnie. Tu już gorzej. No i dobra, i teraz musimy utrzymać tylko tą pozycję, ale chyba nie będzie ciężko. Pod górkę, czyli nie trzeba hamować. Już niedaleko do mety. Tutaj lajtowe zakręty, łatwe. No i dobra, możemy już odebrać pierwszą nagrodę, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!